Anna Kamieńska w Nieparyżu i gdzie indziej, rozdział trzeci, młynek do kawy i brulion myśliwski. Pan Michaś poczuł w tej chwili, że niczego tak bardzo nie pragnął w swoim życiu, jak właśnie tego, aby zobaczyć te niedostępne dotąd rejony pana Rysiowej egzystencji. Nie wiedząc nawet o tym, marzył zawsze, by wedrzeć się za kulisy tych stert pudełkowych i papierowych piramid, które otaczały ściany sklepu pana Rysia. Niezwykły, tajemniczy półmrok nie pozwalał nigdy, mimo uchylonych drzwi, ujrzeć prawdziwego obrazu tego życia, które pan Rysi wiódł poza swoim sklepem. Jakiś kant stołu, Jakieś kolano rury od piecyka, jakieś zapachy kuchenno-klejowe i nic więcej. A przecież Hania biegała tam zawsze bez ograniczeń. Nieraz jej czerwona spódniczka migała między rurą od piecyka a kantem stołu, nie dających żadnej pewności, że w niewidocznym wnętrzu ów kant właśnie posiada swój ciąg dalszy. I właśnie dzisiaj, serdeczne. Choć niewiedzące o sobie marzenie pana Michasia spełniło się nagle i nieoczekiwanie. Izdebka pana Rysia była zagracona do ostatniej możliwości, a właściwie niemożliwości. Gdy się stanęło na środku, zdawało się bowiem niemożliwością dobrnięcie do jakiegokolwiek sprzętu. Gdybyś chciał podejść do pieca, Stanąłby ci na drodze stół, stołek, skrzynia, jeszcze jakiś stolik, jeszcze jakiś fotel. Gdybyś chciał sięgnąć do szafy, musiałbyś się przedzierać przez komody, kanapy, skrzynie i kredensy. Właściwie trzeba było być gulliwerem i schyliwszy grzbiet, aby nie przebić głową pułapu, iść o krakiem przez stoły, szafy i kanapy. W pierwszej chwili. To spiętrzenie mebli wydawało się chaosem, bezładem lub pieciarnią. A przy bliższym rozpoznaniu okazywało się, że właściwie wszystko jest potrzebne wszystko czemuś służy, i każdy sprzęt ma swoje określone miejsce. Zresztą ani mieszkańcowi tej izby, panu Rysiowi, ani Hani, nie przyszłoby do głowy uskarżać się na zatłoczone mieszkanie. Wydawało się, że poruszali się oni między meblami, jakby nie były one ciężkie, masywne, drewniane, jakby nie posiadały twardych, ostrych kantów, o których łatwo stłuc kolano czy biodro. Najswobodniej zaś poruszał się po pokoju pana Rysia kot Paschalis, który nie chodził ani nie skakał, ale po prostu przefruwał z mebla na mebel, kładąc przez chwilę na powietrzu swe śniące, czarne ciało i bezszelestnie lądując przed nimi łapami. W chwili, gdy pan Ryś, pan Michaś i Hania weszli do pokoju, Paschalis porwał się z półki zawalonej książkami, furunął i opadł przy kuchni u stóp Hani, czując, że wraz z nią weszło do izby ciepło ognia, szumiący imbryk, a może nawet puchnące już na blasze pieniste mleko. Pan Michaś ciągle stał i trzymał na rękach ciężki pancerz żelazny. Wahał się, gdzie go położyć, a przy tym truchlał na myśl, że go nie utrzyma i żelazo runie, robiąc nieprzyjazny rumor i co gorsze, czyniąc krzywdę palcom u nóg pana Michaśa. Z tej opresji wybawił go wreszcie pan Ryś. Wziął zbroję i powiesił ją nad łóżkiem na Wielkim Haku. A zrobił to tak, jak lekarz, który zdejmuje kitel i wiesza go sobie najspokojniej na wieszach. Prosta rzecz. Tak pan Ryś nieostrożną swobodą w obcowaniu z rycerskim pancerzem wzbudził w panu Michasiu niepokojące podejrzenie. On nie jest tym, za to się podaje. To znaczy, jak go wszyscy znają, to znaczy pan Ryś nie jest panem Rysiem, albo ściślej mówiąc, jest panem Rysiem, ale w gruncie rzeczy jest kimś zupełnie innym. Ważąc te bardzo dziwne myśli, pan Michał zauważył, że zbroja nie jest jedynym dziwnym przedmiotem wiszącym na ścianach izdebki, które Niewidoczne z początku wynurzały się z półmroku i ukazywały swoje przeczuwane tylko skarby. Były nimi dwie wspaniałe szable z rękojeściami rzeźbionymi w głowy zwierząt. Zwisały z nich złote pompony, skrzył się kolorowy pas przetykany błyszczącymi pasmami złotych nici, a tam do licha. Ależ to prawdziwy pistolet, bardzo śmieszny, wygięty jakby sękaty. Po przeciwnej stronie wisiały rogi jelenia, mosiężna kręcona trąbka, a na szafie w głębi chwiał się za każdym krokiem i za każdym skrzypnięciem podłogi, duży, zakurzony kadłub ptaka. Głuszec, powiedział znowu. Najspokojniej w świecie, pan Rysiu. Pan go upolował? E, coś koło tego, ale, ale to było bardzo dawno temu. Nie ma o czym mówić. Panu Michasiowi zdawało się, że właśnie jest o czym mówić, ale nie chciał być na temat. No wiesz, zdrajkotała Hania, raptem mówiąc do pana Michasiaty, dziadzio wszystko robił, wszystko u mnie. A może nie, dziadziu? A kto wtedy zabił dwa dziki jednym strzałem? Sam dziadzio opowiadał. A historia z tym lisem, co ciągle mylił tropy. A skąd ta skóra, wskazał należącą pod łóżkiem skórę, pod której wystawało postrzępione już czerwone sukno. Hania skoczyła na grzbiet niedźwiedzia, rozpostartego na podłodze i uniosła do góry jego ciężki łeb. Rozwarta paszczak kłopnęła zębiskami i błysnął czerwony, pluszowy język. Pan Michać z przerażeniem patrzył na pogromczynię dzikiej bestii. Wprawdzie bestia już nie żyje i wyciąga na podłodze bezradne pazury, ale zawsze między tymi wszystkimi dziwnymi sprzętami i rzęczami mówiącymi o wspaniałej przeszłości pana Rysia Hania poruszała się jak w domu. Dla niej hełm rycerski na oknie, zbroja, to nic bardziej niezwykłego niż szlafrok, wiszący w dzień bezużytecznie aż do wieczoru. Miecze i pistolety nie zdumiewały jej bardziej niż noże i widelce. Niedźwiedź rozciągnięty na podłodze, kiwający się na szafie głuszec, kot paschalis, fruwający z mebla na mebel, to zwykli mieszkańcy domu, do których się mówi – ach, jak się macie, co słychać, cóż tam nowego. W tej chwili pan Michaś usłyszał terkot młynka do kawy. Poczuł się w jednej chwili wzmocniony i pokrzepiony na dół. – Daj no, Haniu, ja pokręcę – rzekł pan Ryś. I wziął od Hani młynek, jak wszystko w tym domu dziwny i staroświecki, z liśniącą kuleczką nad korbką i z wymalowanym turkiem w kolorowym turbanie. Ładna pioseneczka, prawda? Najlepsza muzyka, panie Michasiu, więc zamierza pan napisać powieść. Przedsięwzięcie szladne, A o czymże to? Właściwie jeszcze nie wiem. A, rozumiem. Autorzy nie lubią zdradzać przedwcześnie swoich pomysłów. Pomysł nosi się tu, o tu! I pan Ryś stuknął palcem w klapę surduta, w miejscu, pod którym, jak mówią, bije serce. Niech pan pisze. A żeby poznał pan Rysia, prawdziwego pana Rysia, eh, potędze sklepiku to tylko udany Ryś. To tylko taki sobie zjadacz chleba. Tu, o tu! I pan Ryś znowu rąknął się w piersi. Mieszka ktoś, kogo pan wcale nie zna. Pan Michaś nadstawił ucha, czekając, że teraz właśnie nastąpi najważniejsze. A ten ktoś odwdzięczy się panu zaraz pięknym brulionem, najlepszym atramentem na świecie i stalówką z gatunku tych wiekopomnych. Pan Ryś znowu przybrał zatroskaną i przygarbioną postać sklepikarza, i podreptał w kierunku wielkich pudeł spiętrzonych za szafą. Otworzył jedno z nich i wydobył brulion oprawny w skórę z tłoczeniami przedstawiającymi głowy jeleni i trąbki myśliwskie. Karty jego były grube, żółtawe, barwy kości słoniowej, lekko jakby od wilgoci sfalowane, a po brzegach złocone. Pan Michaś otworzył usta zachwytu. Panie Michasiu, rzekł roczyście pan Ryś, wręczając mu piękny brulion. W takim myśliwskim brulionie nie napisać powieści to zbrodnia. Słowo zbrodnia zabrzmiało tak strasznie, że pana Michasia nagle przeszedł w dreście. W tej chwili Hania oznajmiła, że kawa gotowa, i nalała gęstego, pachnącego płynu do trzech grubych i ciężkich filiżanek. Takiej mocnej kawy nie wolno pić dzieciom. Na stole stała srebrna miska z białymi kostkami cukru, i właśnie pan Ryś podreptał do kredensu, aby podać szczypce do cukru. Gdy Hania, nachylając się do pana Michasia, syknęła mu w ucho. Jutro. O szóstej rano. Bądź koło muszli koncertowej. No, rozdział czwarty, a właściwie początek powieści pana Michasia w myśliwskim brulionie. Pan Michaś nie nosi długiej, siwej brody, ale jest stary, bardzo stary. Może ma lat dwadzieścia, może trzydzieści, a może nawet czterdzieści. W swoich miękkich, przydeptanych pantoflach człapie po mrocznym pokoiku. Odmierza krokami własną samotność. Sąsiedzi mieszkający o piętro niżej wiedzą, pan Michaś rozpoczął swoją codzienną wieczorną przechadzkę. Ale dziś krok jego jest inny, żwawszy, energiczniejszy. Do zwykłego człapania dołącza się coś jakby podskok wróbla. Dziś przechadza od okna do stołu i od stołu do okna, co nie jest zwykłą przechadzką. Jest w niej niecierpliwość, niepokój. Jakby oczekiwani jeszcze nic się nie stało, ale już tysiące możliwości zawisło nad głową pana Michała. Niezwykła wizyta w sklepie i za sklepem pana Rysia dziwna zbroja, broń myśliwska, głuszec i niedźwiedź, stosy tajemniczych pudełek, głos hani, a wreszcie brulion. Ten oto pożółkły brulion leżący na stole. To wszystko coś zapowiadało i obiecuje, i wprowadza niespokojny zamęt w zwyczajne, codzienne życie pana Michała. Ach, wszystko się zaczęło od tego lekkomyślnego postanowienia, aby pisać powieść, murczy pan Michał. Powieść pisze albo pisarze, albo zarozumiali chłopcy w krótkich spodenkach z palcami poplamionymi atramentem. Nie jestem pisarzem i gdy nim nie byłem, myśli pan Michać, choć pismo mam staranne, krągłe. Mama zawsze je chwaliła, ale nie mam już mamy. Nie jestem chłopcem wybiegającym z domu z poszarpanym tornistrem. Nie jestem chłopcem roztargnionym i zaprzątniętym tysiącem spraw od klasówki z historii do kasztanów w kieszeni. Tacy chłopcy niech sobie piszą powieści. To akurat dla nich. Tak sobie myśli pan Michaś, i prędka, by zdążyć, zanim sam siebie przekona, jak głupie i bezsensowne ma zamiary, siada przy stole i kładzie rękę na swoim pięknym brulionie. Prężą się z niecierpliwością grubokładki, tak one oczekują. Oczekują bohaterów, aby wbiegli na karty lekkimi stopami wyobraźni. Okrętów, aby płynęły bezczelestnie po oceanach stronic. Lasów, aby rozchylały swe gałęzie wśród niezapisanych jeszcze kart, szczęku mieczy, łopotu skrzydeł ich chorągwi, huku kul, szumu wiatru, parskania ognia, bulgotania wina i jeszcze śmiechu, takiego śmiechu, jakim śmieje się Hania, gdy potrząsa potarganą grzywką. Pan Michaś sięga po pióro. Wyciera je długo białą, flanelową szmatką i macza w pełnym nowiutkim kałamarzu. I właśnie w tej samej chwili szczęka zamek i ktoś szuka kluczem dziurki, trzaskając drzwi. Pan Michaś kuli się przy swoim biurku. Tuż tak siedzi jak kura na grzędzie. Co za człowiek! Gdera Urszula. Wyszedłby na świeże powietrze. Rozprostowałby no kości, a nie tak siedzieć i siedzieć. Pan Michał skulił się jeszcze bardziej i postanowił przeczekać pierwsze szczękanie talerzy w kuchni, stukanie miotły i towarzyszące wszystkim tym dźwiękom głos szurni. Pan Michał bał się uszuli. Lękał się jak huraganu jej spódnic, jej głosu, jej ciskających garnkami rąk zawsze odpowiadał potulnie na jej zapytania, choć prawdę mówiąc. Nie czekała wcale na jego odpowiedzi i traktowała raczej pogardliwie słowa pana Michała. Zawsze starał się okazać, że mocno interesuje się wszystkim, co obchodziło Urszulę, i nawet ośmielał ją potulnym uśmiechem. Dziś Urszula wtargnęła już nie tylko do pokoiku, ze swoimi furczącymi spódnicami, ze swoimi ścierkami do kurzu i kijami od szczotek. Dziś Urszula wtargnęła. Do tego nowego, oczekiwanego świata, który już miał otworzyć swoje dziwne i zarazem oczywiste bramy. Pan Michał zerwał się czerwony jak kogut i wrzasnął najprzeraźliwszym głosem, jaki mógł wydobyć ze swojej cienkiej krtani: Precz, nie przeszkadzać! Urszula przystanęła i umilkła. Wzruszyła ramionami. I oglądając się raz po raz, znikła wreszcie w drzwiach korytarza. Ten wyczyn, na jaki przedtem nigdy by się nie zdobył, rozzuchwalił pana Michasia na dobre. Zaczął pisać. Początek zawsze jest najtrudniejszy, byle tylko zacząć. Zawsze z pierwszego zdania wyłaniają się następne. Pan Michaś wpatrzył się w mapę wiszącą nad biurkiem. Spacerują po niej muchy. Jedna z much gwałtownie drepce od Madrytu do Neapolu. Druga zaś przysiada na jednej z wysp Morza Egejskiego i utonęła w zadumie. Nagle poderwała się jako parzona i krętą ścieżką, jakby wymijając sobie tylko znajome przeszkody, pobiegła aż na kraniec Islandii. Tam zatoczyła się, zakręciła i znikła. Utonęła w ciśnienie Beringa. Precz, nie przeszkadzać, napisał pan Michaś pierwsze zdanie powieści i ozdobił je pięknym zakratasem. I rzeczywiście, niby ta oparzona na Morzu Egejskim mucha, która ruszyła szybkim marszem w kierunku Islandii, tak pan Michaś nagle, napisawszy to pierwsze wyzwalające zdanie, ruszył naprzód i zaczął pisać szybko, szybko, bez tchu. Precz, nie przeszkadzać. Pies obgryza kość, krowa jest słomę ze żłobu. Przodek dzisiejszych koni nazywał się Orophippus. Wojska ruszą do ataku. Kaczka siadła na jajkach, król siadł na tronie. Armata została nabita. Nie biegnijmy tak szybko precz, nie przeszkadzać. Zagrajmy w kręgle, zapal lampę. Arab szybko formował karawane. Sambo, będziesz miał bagaże. Znajdowali się w samym sercu dżungli. Skąd ci przyszedł do głowy ten pomysł? Precz, nie przeszkadzać. Kupki los cukru. Czego tu sterczysz? Już czas na kolację. Jutro mam francuski. Prędko, bo się zbóźnimy. Le chien en noir. Le chai gris. Jabłoń kwitnie. Śliwka jest kwaśna. Hammer był poetą. Małpa siedzi na drzewie. Lampard zabił zebrę. Hiena jest centkowana. Słoń ma trąbę. Wąż sunie potrawy, rozetni liany, zastrzel krokodyla, złap lisa, zadepcz muchę. Dlaczego on poszedł? Precz, nie przeszkadzać. Pan Michaś pisał i pisał. Zapomniał, gdzie się znajduje i jak długo to wszystko trwa. Literki biegły czyste, okrągłe. Strona po stronie poddawał się potokowi pisma. Pan Michaś odchylił głowę. I spojrzał na swoje dzieło. Zdawało mu się, że ktoś dawno pożegnany nachyla się nad nim, przebiega oczami pismo i mówi łagodnie głosem matki: Bardzo ładne pismo, ale co to ma wszystko znaczyć? Pan kazał nam za karę napisać pięćdziesiąt zdań, odpowiada głośno pan Michaś. I nagle ogląda się gwałtownie. Rozdział piąty, w który wdzierają się czarne ręce. Za oparciem krzesła nie stoi matka. Nikt nie stoi. Stoi mrok i cisza. Pokój jest pusty. Odeszła Urszula, furkając i zruszając ramionami. Nie skrzypi podłoga. Nie trzeszczy szafa, w której nie chwieją się rękawy czarnego płaszcza. Nie stuka laska. Nie syczy, schnący po deszczu parasol. W kuchence nie pryska tłuszcz na patelni, nie stuka w młynku ostatnie ziarno kawy, nie dzwoni łyżeczka w szklance. Pan kazał za karę napisać pięćdziesiąt zdań. Tak, to prawda, ale to było bardzo dawno temu, kiedy to było. Z tych wszystkich zdań, pisanych za karę, czy można by ułożyć książkę? Gdyby je zebrać w jednym zeszycie i przepisać najstaranniejszym pismem wszystkich prymusów świata. Pan Michać rozmyślając tak, rozgląda się po swoim małym mieszkaniu, jakby widział je po raz pierwszy. Co robią te pudełka ustawione na parapecie w piramidę? Może słusznie zrzędzi na te szpargały i śmiecie urzura? Skąd te kasztany na stole? Podniósł się pan Michał dziś, gdy wracał pełen oczekiwania radości od pana Rysia. po co te śmieszne figurki żołnierzyki, jakimi bawią się dzieci? Pan Michaś kupował je dla smyków z podwórka, którzy czasem odwiedzali go, gdy padał deszcz i nie było mowy o piłce. Gdy pan Michaś tak rozmyślał, rozległ się brzęk, i przez uchylone okno wyleciał do pokoju ostry ciężki kamyk. Nagle, nim pan Michał zdążył się zerwać i przeszkodzić, czarne ręce wdarły się przez okno i porwały piękny, myśliwski brulion z rozpoczętą powieścią. Skoczył do okna, wychylił się. Nikogo. Chwiały się jeszcze piórka trawy pod oknem. Piórko było puste.